Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj znowu niezwykłe okoliczności. Jesteśmy w kościele katedralnym. Za chwilkę ustanowienie nowych, nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, Komunii Świętej. To właśnie oni, tą piękną posługę, przez wiele już lat w naszej diecezji tutaj pełnią, szczególnie w czasie Eucharystii, ale również zanosząc Komunię Świętą do chorych. Ze mną już ustanowieni od pewnego czasu szafarze pan Marek i pan Jacek. Witam bardzo serdecznie. Marku, ile to już lat? 22 rok rozpocząłem. Posługa rzeczywiście, no to już jest piękny, piękny czas. Gdyby teraz tak na gorąco ocenić 22 lata tej posługi, w Kościele bardzo rzecz ważna. Czy masz też takie tutaj tego odczucie? Naturalnie, bardzo ważna i to zawsze jest widoczne podczas odwiedzin chorych, kiedy widzę, że chorzy czekają, że się radują, że się dzielą swoimi wrażeniami, że zawsze zapraszają, a niektórzy nawet mówią: dziękuję Ci, Marku, że przyniosłeś mi Pana Jezusa. No i to jest chyba wtedy naprawdę no, sens tego, dlaczego to jest. Jacku, to jest nieco krótszy czas. Dwa lata służył. Właśnie, czy masz też takie tutaj odczucie właśnie tych wszystkich spraw? Myślę, że jest to niesamowite doświadczenie, kiedy niosąc Chrystusa, niosąc nadzieję dla ludzi, również można nieść siebie i miłość dla nich. Niesamowite przeżycie. Ludzie, którzy właściwie swoim życiem dają świadectwo o Bogu, żywym Bogu. I myślę, że od nich bardzo wiele można się nauczyć, służąc im również. Przygotowania do uroczystości już mocno tutaj trwają. Już chór przygotowuje również śpiewy. 20 nowych, tak mogę chyba powiedzieć, waszych kolegów po słudze, przyjaciół. No przyjmiecie ich na pewno bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj tak, może tego nie będą teraz słyszeć i wiedzieć, co byście im powiedzieli właśnie na tą drogę tej posługi. Marku, 22 lata doświadczenia, w takich życzeniach, co byś im dzisiaj chciał przekazać? Jedno słowo, służba. Jest taki fragment z Księgi Królewskiej bodajże, to jest, kiedy Eliasz zapytał, kiedy Eliasz mówi do proroka Elizeusza po powołaniu, po krótkim, kiedy mówi: nigdy się nie spodziewaj żadnej zapłaty ani nagrody za dary Boże, bo Ty jesteś tylko narzędziem, a dawcą jest Bóg. I to, jak to zrozumiemy, to wtedy będziemy mieli taką wewnętrzną radość, pełnię i chęć służenia. Życzę wszystkim nowym szafarzom radości ze służby. Na pewno głębokie słowa i potrzebne. Z krótszej perspektywy, może nawet też i pewnych jeszcze obaw i wszystkiego, bo oni na pewno też je mają. Bo to nie jest proste, żeby stanąć do posługi w swojej rodzinnej parafii, no i w ogóle temu wszystkiemu sprostać. Wydaje mi się, że to nie jest tylko służba samego szafarza, ale również służba jego żony i całej rodziny. W związku z tym wymaga to poświęcenia z każdej strony i takiego zaangażowania, jak również podzielenia się sobą i swoim czasem. Także życzyłbym wszystkim tutaj wytrwałości i takiego Bożej obecności. Bóg zapłać wam. Myślę, to wasze świadectwo też jest bardzo ważne, bo to już jest doświadczenie, mniejsze, większe, i takie serdeczne też słowo no, dla nich, którzy przed tym wszystkim staną. Za chwilkę spróbuję jeszcze przed samą uroczystością gdzieś zagadnąć ich o to. Myślę przede wszystkim, co ich do tego skłoniło. Czy to tylko było prośbą księdza proboszcza i wspólnoty parafialnej, czy też może sami w sobie właśnie nosili takie tutaj zadanie tej posługi. Marku, bardzo dziękuję. Jacku, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No i życzę, by Pan Bóg też w tym wszystkim wspierał. No i tu zbliża się krótki jubileusz.
Jacku, przed Tobą wszystko jeszcze i naprawdę duże radości. Dziękuję za to świadectwo rodziny, małżonki. Myślę, Marku, tu jest to samo w domu i rodzina i ten. To jest właśnie wtedy cała głębia tego wszystkiego, co nas łączy. Bóg zapłać, bardzo Wam dziękuję. Za chwilkę spróbujemy zapytać jeszcze nowych kandydatów do tej właśnie posługi. Przysiadłem się tutaj w ławce do małżonki z jednych kandydatów. Szczęść Boże Pani. No, myślę, wielkie to wydarzenie. Tak w swoich słowach, jak Pani to odbiera? Czujemy się zaszczyceni taką decyzją. Zostaliśmy poproszeni, mąż został poproszony przez proboszcza naszej parafii, Ojców Oblatów w Lublińcu. Najpierw rozważaliśmy, zastanawialiśmy się, no i po trzykrotnej prośbie za trzecim razem mąż wyraził zgodę. I co więcej, dodajmy, małżonka też musiała wyrazić zgodę, bo to jest kanonicznym wymogiem. No, czy Kościół porywa męża? Jestem zazdrosna o męża, nie ukrywam. To znaczy, ja specjalnie tak zapytałem. Nie, na pewno, bo na pewno ja przed chwilką rozmawiałem z szafarzami, którzy jeden z nich 22 lata posługę pełni, 1-2 lata. I no przepięknie ten młodszy nawiązał właśnie do żony, do rodziny i no padły tam głębokie słowa. One w programie będą, więc nie chciałbym ich tutaj powtarzać, bo one naprawdę są nie do powtórzenia, bo to było serdeczne świadectwo. Proszę się nie bać. Bóg zapłać, dziękuję. Bardzo mi miło. Czy tutaj jest może córka? Tu są dwie córki. To ja się może jeszcze przeniosę troszeczkę dalej. Zapytamy, tato za chwilkę zostanie szafarzem. Jak to odbieracie? No, jesteśmy dumne z taty bardzo. Jesteśmy dumni, że będzie trzymał tata Pana Jezusa po prostu w rękach. To znaczy, słuchajcie, ja myślę, że to nie jest nadzwyczajne, bo każdy z nas go przyjmuje i każdy go ma w sercu. Ale to będzie niesamowita służba. Jesteście tego świadome? No tak, będzie rozdawał Jezusa, no to jest piękne. Rozdawał, zanosił chorym. Tak, tak. Ale taty mniej będzie w domu. Czy wy też o tym w tej chwili myślicie? No w sumie to no troszkę tak, żebym już na tym myślała. No, rzeczywiście będzie go mniej. No ale no, w dobrym celu to wszystko idzie, więc możemy się z tym pogodzić. Bardzo, bardzo się cieszę. Zapytam innych, może mają jeszcze jakieś inne tutaj rzeczywiście uwagi. Bardzo Wam dziękuję i też Wam gratuluję wspaniałego, wspaniałego ojca. Proszę Państwa, rozmawialiśmy z żoną kandydata na szafarza, z jego córkami, a teraz tutaj troszeczkę inna też relacja, myślę, że jeszcze głębsza i serdeczniejsza, bo ustanowionym na szafarza będzie syn. Mamusiu, jak to czujemy? Wewnętrznie bardzo wzruszona. Syn jest kawalerem, czy jest? Żonaty jest. Jest żonaty, czyli też rzeczywiście no tutaj no będzie musiał to wszystko dzielić pomiędzy rodzinę, pomiędzy mamę, ale myślę, że wiele, wiele radości będzie. A jak mama się w ogóle odnosi do tego, bo przepraszam, że tak to powiem, starsze pokolenie na początku miało z tym ogromne kłopoty. Jakżeż to tutaj ktoś, kto nosi obrączkę, staje przy ołtarzu. Jak pani to odbiera? Ze wzruszeniem bardzo. No nie wiem, jak to ująć, że bardzo jestem poekscytowana, no i dumna. Ale nie będzie to absolutnie przeszkadzało? Absolutnie, absolutnie. Myślę, że to jest bardzo też głębokie świadectwo właśnie dla tych wszystkich innych, którzy może po ludzku, bo mają prawo, nie możemy im tego zabierać, mają prawo mieć właśnie takie czasem animozje, jak ja to czasem mówię, ale to na pewno niczemu tutaj nie przeszkadza. Mamie gratuluję i życzę naprawdę wspaniałych wzruszeń dzisiejszej uroczystości i wszystkiego, wszystkiego dobrego. Jesteśmy w trakcie próby. Chór już ćwiczy. Wy też przed chwilką, żeście jeszcze raz sobie wszystko przypomnieli. Został Pan wybrany na kandydata nadzwyczajnego szafarza Eucharystii. Jak to się wszystko stało? No długo się wahałem, aczkolwiek jakoś w głębi serca odczułem taki głos, że nie odmawiaj, przyjmij tę służbę.
służbę, właśnie, bo to jest bardzo ważne, że to poczucie służby. Tak, tak. No, chyba tak Pan Bóg coś tam mi powiedział za pośrednictwem Ducha Świętego, żeby po prostu tą posługę przyjąć i w ramach zdrowia i sił sprawować, nie? No jest to najstarsza posługa właściwie w Kościele, bo zawsze po Eucharystii roznoszono komunię, szczególnie chorym. I to będzie też Wasz bardzo ważny i główny cel. Wspierać duszpasterza, kapłana, szczególnie w tych parafiach, gdzie nie ma wikariuszy, ale również właśnie po mszy świętej zanieść tą Eucharystię chorym. Tak, zgadza się, bo w parafii, w której ja pochodzę, z Dziergowic, jest też, znam osobiście dosyć dużo właśnie ludzi w podeszłym wieku, chorych, którzy już o własnych siłach nie potrafią przyjść do kościoła, no i na pewno uważam tak, że się ucieszą, że chociaż jeszcze nie ma, zaczynają się dopiero, w sumie jeden Pan już posługuje, ale będzie to, myślę, że zakorzeni się to i po prostu ludzie się też przyzwyczają, że będziemy pomagali temu naszemu proboszczowi. Jest to bardzo tradycyjna parafia, bo akurat bardzo dobrze mi znana, bo ja pochodzę z Bierawy, to jako moja sąsiednia parafia. Byłem proboszczem w Kuźni Raciborskiej bardzo długi czas. Ludzie różnie czasem na to reagują. Oczywiście ja nie mówię, że to są właściwe i dobre reakcje, bo to jest poprawna posługa w Kościele. Nie ma Pan takich obaw, że coś tam może być nie tak? Początkowo, wie proboszcz, miałem, ale jakoś tak po przebytym kursie, po zastanowieniu, po wysłuchaniu wykładów księży profesorów, jednak nie. Myślę sobie, kto będzie chciał, to przyjmie komunię, a kto nie będzie chciał, no to pójdzie sobie do księdza proboszcza. Oczywiście, tutaj zawsze jest ten wybór i nawet tak to właśnie mówimy, że wtedy no ktoś może podejść czy nie, choć ja zapewniam, te animozje bardzo szybko wygasają. Nie przeszkadzam, duchowe przygotowanie, za chwilkę już sama uroczystość. Życzę powodzenia i dużo, dużo sił w posłudze dla Kościoła Gliwickiego. Serdeczny Bóg zapłać, księże proboszcz. Szczęść Boże. Za chwilkę już ubierzecie alby, za chwilkę rozpocznie się uroczysta msza święta, w której ksiądz biskup ustanowi was właśnie nadzwyczajnymi szafarzami Eucharystii. Widzę, że to osoba już też ugruntowana i w latach, i w doświadczeniu. Co sprawiło, że jednak ta decyzja ostatecznie zapadła? No, pragnąłem służyć przede wszystkim chorym, nieść im nadzieję Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, a zadecydował o tym, wybrał mnie ksiądz proboszcz z parafii świętej Jadwigi w Zabrzu. Tak, to jest ta kanoniczna decyzja, nawet rada parafialna musi tutaj zaakceptować stan cywilny żonaty, tak? Żonaty. Czyli małżonka też o tym musiała zdecydować. Tak, żona wyraziła zgodę. I jest szczęśliwa, zadowolona, że ma takiego wspaniałego męża. No to jest rzeczywiście przepiękne słowo. Który chce nieść chorym Najświętszy Sakrament, nadzieję, wiarę i służyć po prostu ludziom, nie? No to ty. Myślę, że naprawdę będzie to wspaniała posługa. Życzę tego. Bardzo proszę iść się przygotować, żeby jak najpiękniej w dzisiejszej uroczystości wziąć udział, a później służyć jak najdłużej, jak najlepiej. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Proszę Państwa, już przygotowują się kandydaci do nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Ubierają strój. Tym strojem jest biała alba i to właśnie w takim stroju służą w czasie mszy świętej. W sposób taki cywilny już zabierają Eucharystię i zanoszą ją chorym. Ta posługa naszej diecezji rzeczywiście już trwa ponad 20 lat. Jest bardzo głęboka. Zakorzeniła się.
to jest przede wszystkim posługa dla tych, którzy no, chcą być bardzo blisko Boga. Myślę, ten program o tym właśnie też świadczy, a ci tutaj mężczyźni, dzisiaj będzie ich 20, zobaczymy jeszcze samą uroczystość, to będzie właśnie dla nich no, bardzo ważne zadanie, ale też i wyróżnienie. Życzę im wszystkiego dobrego, a Was, drogich telewidzów, proszę również o wsparcie duchowe i modlitewne. Niech to, co czynią na co dzień, naprawdę im przynosi satysfakcję, a Kościołowi pożytek. Nam Boga chcą przybliżać. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. O ile wiem, za te lata, 23 lata diecezji gliwickiej posługuje już blisko 500 szafarzy Eucharystii. To jest piękna gromada ludzi, dla których Chrystus stał się zasadą życia, nie porzucając swojego życia w rodzinie, w małżeństwie, w zawodzie swoim, włączają się do tego wyjątkowo delikatnego, ale niezwykle pięknego udostępniania Chrystusa tym, którzy na Niego czekają. Wszystkim Wam, moi kochani, upraszam bardzo gorąco wiele Bożego błogosławieństwa i radości, bo dzielenie się Chrystusem to nasza największa radość. I oby tak zostało w życiu Waszym i w życiu całej naszej diecezjalnej wspólnoty. Amen. Przybądź Duchu Stworzycielu.